Jestem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale tutaj występuję jako członek Rady Krajowej Partii Zieloni. Chciałem powiedzieć Państwu, że ten problem już się rozciąga dalej na świecie. Oto mam z Australii informację o the greatest threat to our country, o największym zagrożeniu dla naszego kraju, czyli dla Australii. Ruch w Australii również przeciwko wydobyciu gazu, tym razem to jest coal seam gas, to jest to, co wspominaliście Państwo, ale sposób wydobycia jest taki sam. I podnoszą oni argumenty, te same, które były tu przedstawione, plus jeszcze jedno. Jeszcze jedno. W Australii 46% kraju pokrywają zasoby tego, przypuszczalne zasoby tego gazu, czyli połowa kraju. A obliczają, że woda, która w Australii jest niesłychanie w niedostatku, musiałaby być zużywana w ogromnych ilościach. To jest jedno zagrożenie, ale drugie obliczają, że dla wydobycia tego gazu trzeba by było przy okazji wydobyć około 50 do, a nawet więcej milionów ton soli kamiennej, która razem z tą wodą jest wydobywana na zewnątrz. A teraz przechodzę na grunt polski. Jako jestem biologiem, ekologiem zawodowym. Otóż, proszę Państwa, są dwa powody, dla których ta technika zastosowana w Polsce jest znacznie groźniejsza niż w innych krajach. Jeden powód to ten, co w Australii. Ilość wody. W przeliczeniu na mieszkańca Polska ma najniższe zasoby wody w Europie, niewiele większe niż Egipt. Trzeba z tego zdawać sobie sprawę. Po drugie, przy ociepleniu klimatu zapotrzebowanie na wodę słodką będzie zwiększone, ponieważ rolnictwo prawdopodobnie będzie potrzebowało wody do irygacji albo zraszania. Z nasionami Monsanto. Tak. A zatem woda. Tylko ronda. Słodka woda. Podstawa do życia wszystkich organizmów żywych. Ale drugi powód jest równie ważny. Proszę Państwa, Polska jest 5 razy gęściej zaludniona niż Stany Zjednoczone i prawie 2 razy gęściej niż Francja. My mamy 125 osób na każdy kilometr, a Stany Zjednoczone 24 osoby. To oznacza, że odwierty średnio będą bardzo blisko osad ludzkich. Szczególnie to dotyczy wschodniej połowy Polski, zaboru rosyjskiego, gdzie nie było zakazu, jak pruskim przez kanclerza Bismarcka, budowania rozproszonego i domy są rozrzucone po całym obszarze, luźno, a nie w gęstych wioskach. W związku z tym ten problem już występuje przy budowaniu wiatrowni, które według przepisów muszą mieć pewną odległość. A tu, jak słusznie mówiono, nawet nie wiemy. Nie ma prawa żadnego, które mówi, w jakiej odległości od osady ludzkiej ma to być budowane. A zatem z tych dwóch powodów, woda i gęstość zaludnienia, Polska ucierpieć może znacznie bardziej. Dziękuję.